Pika, z tej strony Kondys. I jutro startuje PTR do Diablo 3 na nowy sezon. Raczej nie doczekamy się polskiej wersji, więc zrobimy taki szybki filmik odnośnie tego, co zmienia się w nowym patchu 2.7.4 oraz zaproszę was na oczywiście moje transmisje na Twitchu, które w tym tygodniu właśnie będą się skupiały dookoła Diablo 3. A więc tak, sezon 27 przynosi patch 2.7.4, w którym mamy naprawdę dużo zmian. 21 nowych mocy legendarnych, po 3 dla każdej klasy, super sprawa. Ale dobra, na sam początku oczywiście wszystkie informacje o tego, jak działa serwer testowy i tak dalej, to wszystko możemy ominąć. No i to, że serwer testowy głównie będzie się skupiał na temat czarodzieja, nekromanty i mnicha. Więc właśnie tymi klasami próbujmy właśnie tutaj testować, psuć i bawić się na serwerze testowym. Ja głównie skupię się na nekromancie, na czarodzieju i później na barbarzyńcy. To jest właśnie moją ulubioną klasą, dostał bardzo mało zmian, ale właśnie myślę, że chętnie go sobie przetestuję. A więc tak, mówiąc o mocy sezonowej, sezonu 27, będziemy mogli zdobyć itemy, które nazywają się Angelic Crucible. Czyli tam właśnie jakieś anielskie tygle i tak dalej, jak to się będzie nazywało, jeszcze nie wiemy. Będzie działać trochę jak przedmiot zużywalny, jak kostka Ramaladniego. I będzie można po prostu zmienić item legendarny w, można powiedzieć, uświęcony. Też, jaka ta polska nazwa, nie wiemy jak będzie brzmiała. Uświęcenie przedmiotu spowoduje, że zostanie on przerolowany i będzie miał wszystkie staty perfekcyjne, takie jak starożytny, plus dostanie jeden z trzech nowych mocy, które zaraz sobie opiszemy. Odnośnie właśnie tych anielskich tygli, są oczywiście dostępne tylko na nowym sezonie 27, jak na razie, który jeszcze nie wiemy kiedy oczywiście będzie. Mogą one dropić od poziomu 70 gdziekolwiek. Można oczywiście znaleźć bardzo dużo, można je trzymać oczywiście w staszach, ale użyty na itemie może być tylko jeden na raz. Jeśli użyjemy kolejnego, to tak jakby ta moc, którą dostajemy, się przeroluje. Zamiast dodawać kolejnej, więc możemy mieć maksymalnie tą jedną moc. No i oczywiście możemy mieć tylko jeden uświęcony przedmiot ubrany ze wszystkich. Najlepiej to pewnie będzie na broni. Będziemy mieć perfekcyjną broń, no to będzie to największy boost, jaki możemy otrzymać. No i towarzysze nie mogą ubierać takich uświęconych przedmiotów. A więc tak, powiem sobie teraz o mocach tych uświęconych dla poszczególnych klas. Barbarzyńca od razu tutaj wjeżdża z bardzo mocną rzeczą, ponieważ tornado będzie przyciągało wszystkich wrogów w zasięgu 25 metrów. Ściągamy z całego ekranu wszystkich stworów grając tornadem. Przesada, bardzo mocna zdolność, uwielbiam to, nie mogę się doczekać tego potestować. Druga moc, młot starożytnych zadaje obrażenia we wszystkich kierunkach. I co siódmy atak będzie powodował trzęsienie na dalszy zasięg. Jak dokładnie to będzie wyglądało, musimy się tutaj w samej grze upewnić. Ale wydaje mi się bardzo ciekawym buildem, na pewno będę chciał go przetestować. Taki barbarzyńca pod młotek z dużym AOE wydaje się przyjemny. Chociaż oczywiście no, trąbka będzie zdecydowanie najmocniejsza. I trzecia zdolność barbarzyńcy. Atakowanie wrogów generuje rytm, a po użyciu gniewu berserkera używałem 50 ataków tego rytmu, przerażałem wszystkich wrogów dookoła i dajemy im debuffa, który powoduje, że otrzymują 0,5% więcej obrażeń za każdego staka na 10 sekund. Czyli 50 staków, mamy tutaj oczywiście 25% obrażeń, ponieważ możemy maksymalnie tych staków dać 50 na jednego wroga, a ubrane możemy mieć maksymalnie 100 staków. Wydaje się to najsłabsze, ale jednak jest najbardziej użyteczne dla wszystkich buildów naraz, co nie? Jeśli mamy build pod młotek, nie użyjemy przyciągania z trąbki, co nie? Gramy pod rzut włócznią, no to nie użyjemy ani trąbki, ani młota, co nie? Dalej krzyżowiec. Krzyżowiec, błogosławiony młot, atakuje wrogów dookoła siebie, lecąc, i dodatkowo przy użyciu wystrzeliwuje kolejny młot lecący na wprost. Czyli po prostu mamy większe AOE na młotek i wystrzeliwują sobie dwa młotki. Wydaje się to zwiększenie single targetu dwukrotnie, więc jak najbardziej fajna sprawa. Kolejna moc, co 2 sekundy Fist of Heaven pojawia się na randomowym wrogu dookoła. Spoko sprawa, nie wiem jak bardzo to będzie mocne, ale na pewno do przetestowania. No i trzecia rzecz, po użyciu opadającego miecza przywołujesz dwóch archaniów, którzy będą walczyć u twojego boku i oni otrzymują też bonus do taki, jaki masz święte obrażenia w swoich itemach. Ciekawa sprawa, taki jestem ciekaw, jak bardzo summoner krzyżowiec będzie tutaj użyteczny. I też będą później opisane zmiany z setu jednego, więc ten summoner krzyżowiec to nawet nie jest żart.
Łowca demonów, ostrzał powoduje wystrzelenie dodatkowej ostatniej zdolności wykorzystującej gniew. Wydaje się to bardzo, bardzo mocne, ale tak jak się zastanawiałem, trochę ciężko to będzie użyć dobrze w buildzie, ponieważ jeśli sobie robimy takiego god dehacza pod właśnie ostrzał, to jednak wszystkie itemy, które mamy założone, są mocno spakowane. I dodanie wszystkich itemów, na przykład, które wzmacniają wielostrzał, czy strzał odłamkową, może być trochę cięższe, ale na pewno coś ciekawego tutaj się wymyśli. Ciekawsze jest kolejne wzmocnienie, ponieważ po użyciu zemsty wystrzeliwujesz rakiety, które zadają obrażenia zależne od obecnego poziomu zdrowia przeciwnika. Czyli wygląda na to, że Demon Hunter może być bardzo dobrym bosskillerem teraz. Zwłaszcza do solo riftów, myślę, będzie to jedna z najlepszych zdolności, ponieważ będziemy mieć właśnie free zabijanie praktycznie. Może nie aż zabijanie na jednego strzała, zobaczymy jak dużo to obrażeń zadaje. Ale na pewno jeśli będziemy w stanie zbić bossa z całego zdrowia do połowy za pomocą takiego czegoś, no to będzie to bardzo, bardzo mocne. No i trzecią mocą łowcy demonów jest to, że po wystrzeleniu strzała odłamkowej zamienia się po prostu jej zasięg w przebijającą falę światła. Nie wydaje mi się, żeby strzała odłamkowa była jakaś specjalnie meta, ale brzmi bardzo ciekawie. O tyle, jeśli coś zmienia gameplay w grze, jaką jest Diablo 3, gdzie zmian gameplayowych mamy praktycznie zero, takie coś wydaje mi się chyba nawet najciekawszą rzeczą. Nie jest to mocne, ale jest to na pewno ciekawe i będzie się przyjemnie z tym grało. Zwłaszcza, że powinno to działać oczywiście z setem Marudera, więc jeśli sobie ustawimy właśnie wieżyczki, które strzelają takimi laserami, wydaje się to bardzo fajnym gameplayem. Dalej, mnich. Użycie fali światła powoduje przywołanie dzwona w danym miejscu, w którym użyjemy. I za każdym razem, kiedy dzwon trafimy, on zadaje obrażenia dookoła siebie. Więc możemy mieć takich maksymalnie dzwonów ustawionych 7, więc ustawienie na bossa szczeliny takich 7 dzwonów powoduje, że będziemy zadawać na pewno bardzo, bardzo duże obrażenia w pojedynczy cel, czy właśnie na małym obszarze. Droga 105 teraz używa zawsze drugiego combo. Jest to właśnie ten atak mnicha, co dosyć był ciekawy nawet na sam start Diablo 3, te 10 lat temu. Sam właśnie zaczynałem wtedy mnichem i bardzo lubiłem tą zdolność. I bardzo mnie ciekawi, jak będzie można teraz użyć tego podstawowego ataku. Ten drugi atak tej zdolności właśnie zadaje 7 szybkich ataków, więc teraz będziemy po prostu mogli bardzo szybko atakować i nabijać. Duża szybkość ataków w Diablo 3 nigdy nie była tak mocna, więc właśnie jestem ciekawy, jak tutaj będzie to grywalne. No i trzecia zdolność, kiedy celujesz w swojego wroga za pomocą 7-stronnego uderzenia, będzie też on atakowany przez 15 sekund przez po prostu duchy. Może być tak maksymalnie tylko jeden wróg ustawiony na raz. A więc teraz czas na nekromantę. Pierwszą zdolnością jest to, że golem może teraz podnosić zwłoki w zasięgu 20 metrów od siebie. Maksymalnie może podnieść tak 30 zwłok i po prostu je utrzymywać przy sobie. Możesz ich wtedy po prostu używać tak, jakby leżały dookoła ciebie. Nie wydaje się to jakoś specjalnie mocne, ponieważ i tak często zużywałem wszystkie zwłoki dookoła, które zostawimy, ale może być takie fajne, przyjemne, quality of life po prostu. Ciekawszym jak dla mnie jest kolejna moc, ponieważ powoduje ona, że armia umarłych zadaje obrażenia w odległości 50 metrów cały czas wrogom dookoła. Za pomocą tej runy, tam niekonwencjonalna walka chyba to się nazywało, że właśnie te takie duszki wlatują cały czas we wrogów. Wydaje się to bardzo, bardzo mocne i działa nawet niezależnie od tego, jak używamy naszej zdolności. Więc po prostu non-stop wszyscy wrogowie dookoła będą zabijani. Wydaje się to mega buildem na Speed Farmę T16. 50 metrów to jest chyba nawet dwa ekrany odległości od nas, więc też bardzo, bardzo duży zasięg. No i trzecia rzecz, najbardziej chyba co będzie używane w puszowaniu. I atakowanie wrogów za pomocą nowy 5 razy powoduje, że przyzywamy ducha, który nakłada debuff na wroga. Co każdy piąty kolejny cast nowy. I maksymalnie możemy mieć 3 takie duchy ustawione na wrogu, więc boskillowanie tam po co nowy powinno być teraz o wiele prostsze. I właśnie będzie to zadawało dosyć fajne obrażenia. Dalej mamy szamana. Po użyciu opętania, wszyscy opętani wrogowie są przyciągani do ciebie. Przerażenie jest teraz aurą, która powoduje, że wrogowie otrzymują 15% więcej obrażeń i zadają 15% mniej obrażeń. To jest spoko sprawa, taka dla supporta właśnie już doktora, może być przyjemne. No i trzecie, że twoje zombiaki wywołują szarańcze wszystkich wrogów dookoła 16 metrów i przywołują swoich własnych zombie. I te psy zombie mają wszystkie runy, gdy są przywołane. Jeśli by to tak działało, no to co, mamy 5 psów, mamy też 3 zombiaki,
3 golemy, 3 bestie. Każda z tych bestii ma po 5 piesków swoich, więc mamy 20 psów łącznie. Nie wiem, nie wiem. Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie w grze wyglądało, ponieważ jak widać, te rzeczy są dosyć tutaj ciekawe z zawartością gry i trzeba zobaczyć właśnie, jak wyglądają w samej grze. No i na koniec czarownik. Czarownik po wykastowaniu burzowego pancerza strzela we wroga i automatycznie zabija go w zasięgu 30 metrów. Bossy nie są zabijane, ale otrzymują dużo obrażeń i efekt ten występuje raz na 60 sekund. Trochę podobnie jak w przypadku łowcy demonów, mamy jakąś ciekawą tutaj zdolność, która będzie pomagała zabijać bossów. Kolejną tutaj zdolnością czarnoksiężnika jest dosyć skomplikowana sprawa, ponieważ kulka będzie teraz powodowała pojawienie się czterech dodatkowych orbitujących dookoła niej kul, które będą generować dodatkowe orby przy wykastowaniu. Więc będziemy mieć właśnie 5 kulek zamiast jednej, jak dobrze rozumiem, 5-krotne większe obrażenia. Wow, wydaje się to trochę przesadzone, więc nie wiem właśnie, czy to dobrze rozumiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie w grze. I trzecia moc, magiczny pocisk wystrzeluje 20 pocisków, więc też wydaje się to bardzo, bardzo ciekawe, build pod podstawowy atak na magu, żeby był jakiś tutaj przyjemny, ale no. Kolejne zmiany to są głównie odnośnie tego, jak tworzymy postać na nowym koncie. Wcześniej było tak, że po kupieniu gry trzeba było przechodzić kampanię, potem mieliśmy zablokowaną część poziomów trudności, trzeba było je przejść, bić konkretne paragony. Teraz po kupieniu gry normalnie możemy sobie wejść na tryb przygodowy, na udalce 6 od razu, bez kombinowania. Fajnym quality of life też jest to, że uberbossowie automatycznie zamykają swoje portale 60 sekund po zabiciu ich. No i portale tego samego uberbossa mogą być naraz tworzone w tej samej sesji. I nie trzeba wszystkich portali osobno, tylko po prostu możemy sobie, nawet jeśli chcemy farmić tam Leoryka, możemy sobie pojawić tam 4 portale naraz do jednego bossa. No i powracające koszmary będą miały zmniejszone doświadczenie o 83%. Było to bardzo, bardzo przesadzone w obecnym sezonie i nie jest to raczej nic dziwnego, że to zostaje znerfione. Dalej zmiany w itemach. Mamy tutaj set obrońcy. Za 2 elementy zestawu będzie teraz zwiększać witalność o 50%. Za 3 elementy będzie zwiększało siłę, zręczność i inteligencję o 50%. Więc ciekawe tutaj stakowanie atrybutów. Zobaczymy, czy będzie to jakośkolwiek grywalne. Szczerze nie, ale może na start jakoś powinno być ciekawe, jeśli szybko wyfarmimy ten set. Teraz krzyżowiec. Ło. A więc teraz przechodząc do krzyżowca, mamy także za 2 elementy zestawu wyrok. Tak tutaj się ta zdolność nazywa, nie jest wyczesto używana, ale nie ma cooldown, nie ma efekt wszystkich run. I właśnie za 4 elementy zestawu mamy teraz to, że falanga zmniejsza cooldown akratowi i nakłada skazanie, kiedy wrogowie są objęci właśnie wyrokiem. Więc tutaj mamy synergię. No i nowy item, a raczej zmiana tutaj w Eternal Union, że wydłuża efekt trwania falangi do nieskończoności. To już chyba po prostu istniał, teraz miał jakiś tam chyba zmniejszony cooldown, teraz już trwa to w nieskończoność. Dalej nekromanta i tragul. Za 2 mamy, że skok i wysysanie krwi skuje efekt wszystkich run, a zdolności, które używają zdrowie, nie kosztują już esencji. Za 4 elementy zestawu, kiedy masz pełne zdrowie, healowanie, tak jakby możesz sobie odnowić zdrowie ponad maksymalne aż do 300%, to już istniało wcześniej, aż do 300%. No i za 6 elementów to, że wszystkie leczące efekty są zwiększone o 100% i twoje zdolności zabierające zdrowie zdają 10 000% więcej obrażeń. Ale najważniejsze są zmiany w róży, ponieważ teraz oprócz tego, że wysysając zdrowie kastujemy nowe za darmo, ma jeszcze to, że po stracie 10% zdrowia zyskujemy 40% obrażeń dla nowy. Stakujące się aż do 10 razy, czyli mamy 400% obrażeń do nowy w samej tutaj żelaznej róży. I dodatkowo jeszcze tutaj broń pod wysysanie krwi, oprócz tego, że łapie 2 dodatkowe targety, 2 dodatkowe osoby, to jeszcze te targety, które są atakowane wysysaniem krwi, otrzymują 300% więcej obrażeń od nas. I runa Siphon Blood, która dawała bodajże 10% obrażeń od trucizn, stakujące się do 10 razy, teraz daje 20% wszystkim zdolnościom, czyli kolejne 200% do obrażeń. Bardzo, ale to bardzo duże wzmocnienie z tej strony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na PTR-ze, ale to jest właśnie jeden z pierwszych buildów, które będę testował, wygląda na bardzo mocny.
I tak, u czarodzieja. Zmiany w DLSR Magnum Opus powoduje tak, że teraz wszystkie te zdolności, które wcześniej jak kastowaliśmy, one teraz przywołują spowolnienie czasu. Nie będziemy musieli używać spowolnienia czasu sami. Wtedy, kiedy teleportujemy się w środku spowolnienia czasu, mamy usunięty cooldown i możemy się teleportować jeszcze raz. Więc jest to ciekawe, bo w sumie z drugiej strony potem mamy w koronie, że spowolnienie czasu cały czas jest na nas, czyli możemy się zgrzeczność teleportować. Fajna zmiana. A za cztery elementy zestawu chyba to było już wcześniej, że otrzymuje zmniejszone obrażenia, jeśli jesteśmy w środku, ale teraz działa to jeszcze na sojuszników w połowie efektu, czyli sojusznicy w twoim spowolnieniu czasu mają 37,5% zmniejszonych obrażeń. Fajna sprawa, czarodziej support ewentualnie do pomocy tutaj, czy no po prostu do zwykłej gry w party. Plus zmiany u Talraszy. Teraz kiedy atakujesz mocą tajemną, zimnem, ogniem i błyskawicami, dostajesz nietykalność do tego elementu. I o tyle to jest ciekawe, że to są praktycznie wszystkie efekty z gry poza trucizną, ponieważ obrażenia święte to są tak samo traktowane jak obrażenia od mocy tajemnej. Ale wszystko oprócz trucizny i oczywiście fizycznych obrażeń będzie nam tutaj działało, więc ciekawe, jako dwuelementowy zestaw dla gracza hardcora wydaje mi się to bardzo, bardzo fajne. Potem za 4 elementy zestawu twoje właśnie zdolności od mocy tajemnej, zimna, ognia i błyskawic zwiększają twoje odporności o 50% każdy, czyli masz maksymalnie 200% do odporności. Tutaj akurat trochę się to śmiesznie wyklucza, no bo jak mamy nietykalność, poza nam odporności, ale z drugiej strony zwiększa właśnie te odporności do trucizn, zwiększa odporność na obrażenia fizyczne, więc jest tutaj jakiś minimalnie sens. I Smoldering Core, czyli nasz tutaj kostur, powoduje teraz dodatkowo, że meteory zdają 40% do 50% więcej obrażeń, jeśli trafiają tego samego wroga, stakując się do 10 razy, czyli mamy dodatkowe chyba tutaj 500% obrażeń. Nie pamiętam dokładnie, jak działał ten... Działała ta broń, chyba zmniejszała w ogóle koszt meteoru. Musiałbym sobie sprawdzić, pewnie tutaj podczas edytowania tego filmu wstawię starszą wersję, żebyście widzieli porównanie. A dodatkowo jeszcze Monk, no to zmiany u mnicha, to jest mocny, mocny nerf. Po prostu zamiast 3000% za każdego sojusznika mamy 900%, czyli no mnich otrzymuje tutaj trzykrotnego nerfa do swoich obrażeń. Jak najbardziej zasłużony według mnie, ponieważ dominował on nie dość, że speed farmę, to jeszcze puszowanie riftów. Więc no na T16 wciąż sobie powinien radzić bez problemu. Po prostu nie będzie aż tak bardzo porąbany, jak jest w tej chwili. No i to byłby już koniec, jakieś minimalne bugfixy i zaproszenie na PTR. Czy wam się podobają te zmiany? Jeśli tak samo jak mi, to właśnie pamiętajcie, że od kiedy PTR wystartuje, będę streamował go na swoim kanale na Twitchu. A tak to właśnie widzimy się tam. Postaram się jeszcze wrzucić film z Volcena, ponieważ teraz przez tydzień graliśmy na streamku Volcena. Będziecie mieli też przy okazji tutaj kolejny materiał z tego tutaj, z tej gry. Więc no, widzimy się na streamku, testujemy nekromantę, potem czarodzieja, potem właśnie barbarzyńcę. Hejo, trzymajcie się, do zobaczenia, bye bye, pa pa.